Chciałbym dzisiaj mówić o poczuciu bezradności i o tym, gdzie jest Pan Bóg w takich chwilach, kiedy czujemy się słabi, kiedy czujemy się bezbronni, bezsilni i kiedy za bardzo nie wiemy, do kogo zwrócić się o pomoc i tak naprawdę, co Pan Bóg o nas myśli. Ja myślę, że wszystkich nas czasami takie chwile spotykają. Ja ostatnio czytałem świadectwo pewnej siostry, które będzie w najnowszym Słowie Prawdy wrześniowym, także zachęcam was. W jej przypadku to była choroba. To była choroba, której nie było w stanie zrozumieć, dlaczego. Chodziła do lekarzy, to trwało i trwa do dzisiaj zresztą. Można zapytać, Panie Boże, czemu Ty dajesz chorobę, pomimo tego, że się modlimy, pomimo tego, że Ci ufamy. Ktoś może powiedzieć, to wina szatana, no ale zawsze każdy uczciwy chrześcijanin sobie musi zadać pytanie, gdzie jest Bóg? Przecież jest wszechmocny, no chyba, że przestaniemy wierzyć w Jego wszechmoc. Nie zachęcam do tego, żeby przestawać wierzyć w wszechmoc Bożą, nawet właśnie w takich trudnych chwilach. Także myślę, że są takie chwile. Są takie chwile, kiedy czujemy się bezbronni, kiedy odczuwamy swoją słabość, to, że wcale nie jesteśmy silni w Panu, kiedy to ciało, o którym dzisiaj Piotr czytał z 8 rozdziału Listu do Rzymian, ewidentnie wygrywa w naszym życiu, kiedy może ktoś wokół nas jest na tyle silny i mocny i na tyle może nas uciskać, że nas uciska zupełnie bez żadnych konsekwencji, a może są to jakieś siły natury, których doświadczamy, a może okoliczności życia, a może odejście bliskiej osoby, a może utrata przyjaciela. Mogą to być różne chwile w naszym życiu, ale powiem tak, nigdy to nie są chwile sympatyczne, kiedy prawdziwie doświadczamy swojej bezbronności, bezradności, bezsiły, niemocy, braku zdolności do działania, do reakcji, pomysłu na rozwiązanie, słabości, która nas obezwładnia, to nigdy nie są chwile, które nas cieszą i zawsze to są takie chwile, które sprawiają, że zaczynamy się pytać, Panie Boże, gdzie Ty jesteś w tym wszystkim i jak ja mam w zasadzie te chwile przejść? Jak ja mam te chwile przejść? I chciałbym wam powiedzieć, mam nadzieję, że też potwierdzę to odpowiednimi fragmentami, które jestem przekonany o tym mówią. Chciałbym wam powiedzieć, że Bóg, nasz Bóg, chrześcijański Bóg, pomimo tego, że jest Bogiem wszechmocnym, upodobał sobie właśnie takie chwile. Chwile słabości, chwile trudności, chwile niemocy, żeby objawić samego siebie. I to nie tylko, od razu powiem, w zwycięstwie, chociaż często również i w tym zwycięstwie, że to wszystko przemija, też się objawia, ale czasami zwycięża nawet wtedy, kiedy sytuacja się nie zmienia. Czasem zwycięża nawet wtedy, kiedy każe nam dalej w tej sytuacji pozostać. I wiem, że to może się wydawać trudne, to się może wydawać takie nieuwalniające, to się może wydawać takie niewłaściwe, bo dzisiaj właśnie wszystko się ma kręcić wokół mojego sukcesu. Ale chciałbym wam powiedzieć, i widzę to w Biblii, i mam nadzieję, że wy też zobaczycie pod koniec tego kazania, że prawdziwe zwycięstwo, właśnie prawdziwe zwycięstwo często jest zwycięstwem kosztownym, zwycięstwem, które łączy się z tym, że wygrywamy, mając zdolność uwielbienia Boga, pomimo tego, że nic się nie zmieniło. Pomimo tego, że nic się nie zmieniło. Albo przynajmniej zewnętrznie nic się nie zmieniło. I do takiego rodzaju zwycięstwa, do takiego rodzaju uwielbienia Boga, między innymi chciałbym was dzisiaj, ale szczególnie dzisiaj, kiedy mówimy o bezradności, chciałbym was dzisiaj wezwać, żebyśmy właśnie w takich chwilach takiego rodzaju zwycięstwa i takiego rodzaju uwielbienia Boga szukali. Bo wtedy prawdziwie zwyciężymy, niezależnie od wszystkiego, prawdziwie zwyciężymy. Chciałbym też, żebyśmy pamiętali, kiedy przechodzimy przez bezradność, właśnie ze względu na to, że można zwyciężyć w takiej chwili, żebyśmy nie czuli, że Boga nie ma, nie czuli się gorsi od tych, którzy przechodzą przez lepsze sytuacje w życiu i żebyśmy widzieli w tym wszystkim Bożą rękę i Bożą opatrzność i Bożą łaskę, bo mamy prawo do tego. Powiem o dwóch postaciach dzisiaj. Pierwsza postać będzie przestrogą, żeby w tej chwili bez silności, bezbronności nie pójść w bok.
A druga postać będzie przykładem pozytywnym. Także dwa przykłady a propos bezsilności, czy bezbronności, czy bezradności. Oba bardzo lubię, dlatego pozwolę sobie obu dzisiaj powiedzieć. Pierwszym jest Achab. Otwórzmy pierwszą królewską, kto ma całą Biblię. Pierwsza księga królewska i 21 rozdział. Achab to jest taki król, który się pojawia zazwyczaj jako tło dla Eliasza, dlatego że Eliasz, prorok Boży, właśnie działał w czasach Achaba. I zazwyczaj mówimy o Eliaszu, nie o Achabie. Achab był ciekawym królem, bo to był taki król, który sporo doświadczył wielkich cudów Bożych, a mimo tego, że doświadczył wielu tych cudów Bożych, no średnio czcił Pana Boga. Powiedzmy sobie wprost, że najchętniej by go w ogóle omijał szerokim łukiem, ale tak się złożyło, że był królem nad Bożym ludem i Bóg się nie dał omijać Achabowi i wchodzili sobie w różnych sytuacjach w drogę. I ten 21 rozdział zaczyna się od takiej bardzo praktycznej sprawy związanej z życiem Achaba. Po tych wydarzeniach miała miejsce następująca sprawa. Jezreelczyk Nabot miał w Jezreel winnicę tuż obok pałacu Achaba, króla Samarii. I rzekł Achab do Nabota: odstąp mi swoją winnicę, a ja urządzę sobie tam ogród warzywny, gdyż jest ona tuż obok mojego pałacu. Ja zaś dam ci za nią winnicę lepszą od niej, albo jeśli wolisz, zapłacę ci za nią cenę kupna w srebrze. Jest królem? Chce sobie zrobić ogród warzywny? Czasami królowie też potrzebują ogrodu warzywnego? No najwyraźniej tak, denerwowało go może, że nie wiem, zaraz obok swojego pałacu jest taki fajny ogród i myślał sobie, a mógłbym tu sobie posadzić, nasadzić różnych fajnych rzeczy. Jestem w końcu królem, idę do mojego sąsiada, jakoś się dogadamy. Logiczne? Normalne, życiowe i problemu nie ma. Ale trzeci werset mówi tak. Nabot odpowiedział Achabowi: niech mnie Pan ustrzeże, abym ci miał odstąpić dziedzictwo po moich ojcach. I tu się już wplątuje sprawę Bóg. Plątuje się w sprawę Bóg, dlatego że jak pamiętacie, w jaki sposób ziemia została przydzielona plemionom? Przez los. Innymi słowy, ziemia w Izraelu nie należała tak naprawdę do Nabota, ale należała do Boga. To Bóg był tym, który przydzielał poszczególnym rodzinom czy klanom ziemię i ewidentnie Nabot był bardzo pobożnym człowiekiem. On mówi: nie mogę ci, królu, odstąpić ziemi, którą moja rodzina otrzymała przez los od samego Boga. Nie mogę. I ewidentnie traktował to poważnie. Myślę, że on wiedział, że może się to źle skończyć, ale ewidentnie mówi: nie, ja tego nie zrobię. I czwarty werset, bardzo lubię sobie to, spróbujcie sobie to wyobrazić. Achab odszedł do swojego domu, posępny i gniewny, z powodu odpowiedzi, jaką mu dał Jezreelczyk Nabot, mówiąc: nie odstąpię ci dziedzictwa po moich ojcach. Potem położył się na swoim łożu, odwrócił się twarzą do ściany i nie przyjmował posiłku. Tak się czasami chyba czujemy. Nie wiem, czy się zgodzicie. Jak nie jesteśmy w stanie nic zrobić, ktoś nam wszedł w nasz fajny plan, który mamy, jeszcze jakbyśmy byli królami, wyobraźcie sobie, przychodzi król do Nabota i Nabot mu mówi nie. I co ten król sobie myśli? No jest sfrustrowany, jest zniechęcony, jest zagniewany. A z drugiej strony ten argument jest jaki? No trudny. To nie jest kwestia tego, że chce podwójną cenę. To nie jest kwestia tego, to jest kwestia Boga. Znowu Bóg się pojawia w tym wszystkim. I ten Achab zgorzkniały, zniechęcony, sfrustrowany, wewnętrznie gdzieś zawstydzony, że jemu, królowi, ktoś powiedział nie, odwraca się bokiem, mówi: nie chcę. Tak jak małe dziecko gdzieś na poziomie 2-3 latek się zachowuje. Niektóre 3 latki są poważniejsze oczywiście. Mamy takich tutaj. Ale może czasami się zdarzyć też podobna reakcja. No właśnie. I w takiej sytuacji, już skreszczę to, 5 i 6 werset, przychodzi do niego żona. Żona, o której wiemy, że Boga ewidentnie Izraela nie lubiła, Izebel, i pyta go: słuchaj, co się dzieje? Czemu jesteś taki markotny, ponury? No nie, to wszystko opowiedział. Ona mówi: słuchaj, wstań, 7 werset, przyjmij posiłek i bądź dobrej myśli. Ja dam ci winnicę Nabota,
Jezreelczyka. Wstań, bądź dobrej myśli, ja to załatwię. I chciałbym na to zwrócić uwagę. Czasami przychodzą ludzie, tacy jak Izabel do nas i mówią, wstań, najedz się, bądź dobrej myśli, ja wszystko załatwię. Jeśli nie będę teraz wam opowiadał całej tej historii, możecie ją dalej przeczytać. Ona rzeczywiście wszystko załatwiła, ale załatwiła w taki załatwiła w perfidny, nikczemny sposób. Tak naprawdę oskarżyła Nabota, żeby było, myślę, że miała w tym jakąś ponurą satysfakcję, o bałwochwalstwo. Sprawiła, że został osądzony nikczemnie właśnie za bałwochwalstwo, stracony i że mógł ten jej mąż ten ogród warzywny skutkiem tego przejąć. I byłoby z perspektywy Achaba wszystko wspaniałe. Ona mu mówi, idź, przejmij teraz ten ogród i on sobie wychodzi, prawdopodobnie zadowolony z tego swojego domu. Idzie do tego domu obok, żeby przejść i przyjąć ten ogród warzywny. I w tym momencie Bóg posyła proroka i mówi, za to, co zrobiłeś, za to, że w taki sposób zgodziłeś się, żeby ta sytuacja się dokonała, w miejscu, gdzie psy lizały krew Nabota, psy będą lizać również twoją własną krew. Tak mówi 19 werset. Innymi słowy, bezradność, ja bym powiedział, zanim powiem o dobrych rzeczach, bezradność jest takim momentem, kiedy może się pojawić Izabel. I jeśli oddamy jej stery panowania w naszego życia, jeśli powiemy, może przyjść osoba, ona powie, wszystko ci załatwię, odpocznij, zrelaksuj się, wszystko ci załatwię. Jeśli zgodzimy się na to, możemy podjąć takie same konsekwencje ponieść, jak poniósł za to Achab. To jest taki moment, kiedy jesteśmy słabi. To jest taki moment, kiedy czekamy na to, żeby ktoś przyszedł i nam pomógł. Ale zwracajmy uwagę, kto przychodzi i z jaką pomocą przychodzi. Znam na przykład pewną chrześcijankę, która miała problem z mężem i poszła wtedy do wróżki. Dlaczego? Normalna, zdrowa chrześcijanka poszła do wróżki? Jak myślicie? Bo chciała pomoc skądkolwiek. Bo była sfrustrowana tym, że może się modliła i Pan Bóg jej jeszcze odpowiedzi na to nie dał i poszła sobie po prostu do wróżki. Są takie sytuacje w życiu, kiedy czujemy się bezradni i niestety chciałbym was uwrażliwić na to, żebyśmy nie byli tak jak Achab w tym momencie, że niech ktokolwiek się zajmie moją sprawą, niech ktokolwiek mi pomoże, dlatego że może nas spotkać to same przekleństwo, jakie spotkało ostatecznie Achaba, bo to proroctwo, które żeśmy czytali, się spełniło. A więc uważajmy na taki moment bezradności. Nie przekazuj swojego życia pod kontrolę niegodziwym w takich właśnie sytuacji. Jest to, może Achab to był człowiek, no, nie był wzorem wiary, ale równie podobnie może być i z nami, i chrześcijanami. Pamiętacie, kiedy Pan Jezus był kuszony? Bardzo podobnie był kuszony. Przyszedł do Niego szatan i powiedział, dam Ci to wszystko, nie musisz nic robić. Nie musisz przechodzić tej całej drogi, którą ci ojciec wyznaczył. Nie będziesz musiał cierpieć, nie będziesz musiał być zdradzony, nie będziesz musiał umierać. Ja ci to wszystko dam. Odpocznij sobie, ja ci to wszystko dam. I są takie momenty i uważajmy, szczególnie wtedy, kiedy czujemy się słabi, kiedy czujemy się wyczerpani, zniechęceni, żeby nie przekazać swojego życia pod kontrolę ludziom niegodziwym. Bo może to być dla nas bardzo, bardzo kosztowne. Druga postać, postać pozytywna, to apostoł Paweł. Apostoł Paweł, o którym chciałbym powiedzieć w oparciu o drugi Koryntian. Drugi list Koryntian to jest taki list, jakby was zapytał, czy wiecie, o co chodzi w liście do Koryntian, kto by powiedział, że wie, ręka w górę. O co chodzi w liście drugim do Koryntian? Pirazy oko, nie? Tak mniej więcej chodzi o Jezusa pewnie. Pewnie chodzi o apostoła Pawła, pewnie chodzi o jego problemy z Koryntianami, zgodzicie się? Prawda? Tak, ale tak, o co chodzi? Bo o co chodzi w pierwszym do Koryntian, to my wszyscy wiemy. Zgodzicie się? Mniej więcej, tak? Narozrabiali, chodzi o miłość, z darami przesadzali, mamy jakieś, ale o co chodzi w drugim liście do Koryntian? Powiem wam, że to jest najciekawszy, to jest ciekawy, bardzo ciekawa księga w Biblii, jedna z najdłuższych w Nowym Testamencie. A najrzadziej tak naprawdę, jak patrzymy na nasze życie chrześcijańskie, najrzadziej chyba używana i trudna.
Dlaczego? Dlatego, że tam się pojawiają tak naprawdę, tam się pojawia taki ciągłe odpowiedzi apostoła Pawła na różne zarzuty, które stawiają Koryntianie, które my musimy dopiero odtworzyć, żeby zrozumieć, o co chodzi. Czyli nie jest to wszystko takie proste. I popatrzmy na 11 rozdział, 2 Koryntian, 11 rozdział. I jaki miał problem z Koryntianami w tym drugim liście Paweł? 4 werset 11 rozdziału mówi tak. Gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną Ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością. Innymi słowy, Koryntianie to byli ludzie, którzy mieli strasznie słabe zakorzenienie w Ewangelii. W związku z tym, kiedy przychodził jakiś nowy nauczyciel i zrobił na nich wrażenie, na przykład robił na nich wrażenie tym, że znał filozofów greckich, albo swoją elokwencją, albo swoim wykształceniem, to oni mówili, wow, to jest ktoś. To jest rzeczywiście, o, to jest ktoś. Ten apostoł Paweł, to widać, że to pochodzenie żydowskie ma. Ta jego greka nie taka jest. Nie taka. Oj, brakuje mu tego. No, mógłby się tej greki trochę lepiej nauczyć. Ale jak ci przychodzą, to się miło słucha. Elokwentni, wykształceni. I dzisiaj powiem szczerze, też jest podobnie a propos. Ja nie mówię, że mamy nie być wykształceni i nie mamy być elokwentni, ale jeśli ktoś się tylko i wyłącznie na to łapie, to bardzo łatwo takiego człowieka zwieść. I bardzo łatwo również zwieść zbór, który tylko i wyłącznie sądzi po pozorach, tak? Sądzi po tych zewnętrznych, skądinąd wartościowych rzeczach, ale samych w sobie nie noszących życia i nie noszących treści Bożych. A więc oni znoszą to z łatwością. I tak naprawdę cały drugi list apostoła Pawła do Koryntian to jest przekonywanie Koryntian, że nie o to chodzi. Że w apostolstwie nie o to chodzi. Że w życiu duchowym nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Nie chodzi o pozory. Nie chodzi o tę zewnętrzną jakąś taką coś, co jest atrakcyjne dla wszystkich ludzi. I co również było atrakcyjne dla nich. Werset 7, na przykład, być może jeszcze werset 5. Uważam, że ja w niczym nie ustępuję tym arcyapostołom. Ewidentnie apostoła Pawła nie szanowali. Szanowali tą resztę, a apostoła Pawła nie szanowali. I on tu się broni w całym tym 11 rozdziale. Mówi o tym, że, no, że jest tak naprawdę oddany, że inne zbory łupił, ich nie łupił. Że nie starał się dla nich nie być ciężarem. A oni w tym momencie mówią, no widzisz, no jest coś ciebie za nauczyciel, jak ty starałeś, nawet nie byłeś w stanie wziąć jakichś pieniędzy za to, że usługiwałeś. Czyli wszystko tak naprawdę, czegokolwiek on nie dawał im, oni to obracają na jego niekorzyść. I on naprawdę nie wie, jak z nimi rozmawiać i czuje się bardzo, bardzo przykro, że musi ich przekonywać, że musi im tłumaczyć, że ma autorytet od Boga. Jest mu naprawdę ciężko i bardzo, bardzo trudno. I przechodzi do, no właśnie, do 32 i 33 wersecie mówi o tym, już kończy tę swoją taką listę wszystkich ofiar, jakie złożył ze swojego życia, żeby być wiernym głosicielem Ewangelii i mówi, że w tym wszystkim, w tych wszystkich trudach, w tych wszystkich słabościach Bóg był z nim. I teraz pytanie, czy my też tak na to patrzymy? Kto nas bardziej przekonuje jako Boży człowiek? Czy człowiek tak jak apostoł Paweł, który tyle wycierpiał, który tyle przeszedł, czy człowiek, który po prostu ma na przykład dużo pieniędzy? Kto dla nas jest bardziej wiarygodny? To dla nas jest człowiekiem, który bardziej nas przekonuje o tym, że jego charakter, czy w jego życiu jest obecny Bóg. To jest pytanie do was. To jest pytanie do was. To było pytanie, które zadał apostoł Paweł Koryntianom. On mówi w 30 wersecie 11 rozdziału mówi, jeśli się mam chlubić, to chlubić się będę z mojej słabości. Jeśli się mam chlubić, to będę się chlubić z mojej słabości. I w kontekście on mówi o jakiej słabości? On mówi, tak dużo musiałem dla Boga
poświęcić. Tak dużo, tak wiele razy byłem biczowany, tak wiele razy musiałem uciekać, tak wiele razy ledwo uszedłem z życiem. Teraz pytanie, czy to wszystko przekonuje nas o tym, że to jest chluba, że to faktycznie jest dowodem na działanie Boże w życiu człowieka, a może jest na odwrót? A może to tak naprawdę dowodzi, że apostoł Paweł nie miał zbyt wiele z Bogiem wspólnego? Jak myślicie? Co nas przekonuje? Czy walka z własną słabością? Czy Bóg, który działa w trudnościach? Czy to, że komuś życie idzie jak po maśle? Jakie jest twoje spojrzenie na błogosławieństwo Boże? Jakie jest twoje spojrzenie na działanie Boże? Jakie twoje jest spojrzenie na Boże błogosławieństwo? Jak oceniamy ludzi? Jak ty oceniasz ludzi? Jak ich wartościujesz? Jako ludzi pobożnych, jako ludzi oddanych Bogu. Jeśli po prostu zewnętrzne błogosławieństwo jest wszystkim, to wszystko, o czym apostoł Paweł w tej końcówce, czy drugiej części 11 rozdziału 2 Koryntian, to dowodzi jego byle jakości. A czemu? No, gdyby Bóg ci błogosławił, to byś nie musiał od Żydów otrzymać 5 razy po 40 uderzeń. To byś nie musiał 3 razy być chłostany. Nie musiałbyś być raz ukamieniowany. 3 razy rozbił się z tobą okręt. Pawle, o czym ty mówisz? To ty dziękuj Bogu, że ty w ogóle jesteś wierzący. Jak wartościujemy? Jak patrzymy na to, że ktoś faktycznie należy do Boga i że Bóg go używa? Jakie jest twoje spojrzenie na to? Apostoł Paweł doświadczył tej bezradności i doświadczył, że właśnie w tej bezradności, w tej swojej słabości spotykał Boga, który go ratował. Właśnie w takich chwilach. I to jest pierwsza moja myśl. Patrząc na życie apostoła Pawła, że Bóg bardzo często daje rozwiązanie, daje wyzwolenie właśnie w chwilach naszej słabości. Właśnie w chwilach słabości, właśnie w chwilach największych trudności, właśnie w chwilach, kiedy czujemy się najsłabsi, najbardziej odsłonięci, wtedy przychodzi Boży ratunek i wtedy przychodzi w nasze serce szczególna wdzięczność, szczególna radość, szczególne poczucie tego, że Bóg jest pośród nas. Słuchajcie, gdybyśmy wszyscy doświadczali tylko i wyłącznie samych sukcesów, przyzwyczailibyśmy się do tego? Godzicie się ze mną? Czy nie? Bylibyśmy wdzięczni za to? Wczoraj zarobiłem 10 tysięcy, dzisiaj zarabiam 15, pojutrze 33, no potem mały spadek, 8, a potem 3. No Panie Boże, no 3 na dzień? Słuchajcie, jakie byłoby nasze serce, gdyby nie było słabości, gdyby nie było tych chwil bezradności, gdyby nie było tych chwil trudności? Myślę, że byłoby po prostu uodpornione na wdzięczność, uodpornione na to, żeby okazywać Panu Bogu łaskę za to, że nas ratuje, że nas strzeże, że nas prowadzi. A więc Bóg daje rozwiązanie, wyzwolenie bardzo często właśnie w słabości. Właśnie w tych chwilach nas prowadzi do takich chwil, kiedy już na nic innym, tak jak żeśmy śpiewali, na niczym innym się nie możemy oprzeć, jak tylko na Nim. I wtedy naprawdę to nas dotyka, kiedy nas spotyka i kiedy daje nam swoje rozwiązanie. A więc nie czuj się opuszczony w takich chwilach. Bóg jest z tobą w twojej słabości. Szukaj Bożej drogi i czekaj na tą drogę. I to jest pierwsza myśl. Ona jest taka dosyć pocieszająca i myślę, że zachęcająca. Ale jest też druga. Mianowicie są chwile, gdy Boże rozwiązanie nie nadchodzi i to bardzo długo. Są chwile, kiedy Boże rozwiązanie nie nadchodzi i to bardzo długo. I to jest, o tym mówi 12 rozdział. Mówi 12 rozdział tego listu. Najpierw apostoł Paweł mówi o swoim wywyższeniu. Od 1 do 4 wersetu mówi najpierw w 2 wersecie, że znałem człowieka w Chrystusie, ale potem w 7 wersecie, jakby, nie wiem czy mimochodem, chyba mimochodem, przyznaje się, że mówił o samym sobie, bym się więc na zwyczajności objawień zbytnio nie wynosił. A więc apostoł Paweł mówi, że doświadczył takiej potężnej, wspaniałej, chwalebnej wizji Boga, że 4 werset mówi, że tych rzeczy człowiekowi nie godzi się powtarzać. Nie wiem, czemu nie godzi się powtarzać chwały i dostojeństwa
Bożego i tego, czego on doświadczył. Nie mam zielonego pojęcia, czemu tak jest, ale powiem wam, że uczy mnie to tak przy okazji tego, że jak ktoś się szczególnie chwali swoimi objawieniami, to nie idzie za wzorem apostoła Pawła. Co mnie osobiście przekonuje o tym, że prawdopodobnie są to trochę inne objawienia niż te apostoła Pawła. Nie wiem, czy się zgodzicie. Bo apostoła Pawła objawienia były jakie? Prawdziwe. Zgodzicie się? I tych prawdziwych objawień apostoł Paweł nie godzi się powtarzać. Także ja myślę, że jeśli ktoś ma jakieś objawienia, to im więcej ma wstrzemięźliwości w dzieleniu się tymi objawieniami, tym bardziej potwierdza moim zdaniem to, że faktycznie jest Bożym człowiekiem. A im więcej ma takiej, że tak powiem, nieodpartej chęci dzielenia się z nimi wobec wszystkich i wszędzie, tym bardziej zastanawiam się, czy faktycznie ten człowiek doświadcza czegoś prawdziwego. Ale to tak przy okazji, patrząc na to, co apostoł Paweł o sobie mówi. Po co on mówi o tym objawieniu wielkim? Mówi dlatego, żeby opisać swoje doświadczenie słabości, z którą sobie nie radzi. Żeby to był kontekst tego, co ma do powiedzenia o swojej bezradności wobec pewnego doświadczenia, które przeżywa. I siódmy werset mówi tak. Bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił. Wbity został cierń w ciało moje, jakby posłaniec szatana, by mnie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. Apostoł Paweł, wielki apostoł Paweł, mówi o tym, że został wbity cierń w jego ciało. Co było? Może tak, cierń to tak nam się średnio kojarzy, ale weszła wam kiedyś drzazga w palec? Na czym polega drzazga w palcu? Jakbyście opisali to doświadczenie. Męczy. Ciężko się śpi. Można dużo fajnych rzeczy doświadczać, ale ta drzazga w palcu, co? Pulsuje, uwiera. Tak? Nie możemy się usadowić spokojnie z książką. Nie możemy spokojnie odpocząć, bo co? Boli. No, po jakimś czasie się może trochę do tego bólu przyzwyczajamy, ale generalnie jakby tak trochę, nie wiem, dotkniemy trochę mocniej tego palca i od razu coś tam nas przeszywa. No czymś takim, myślę, był ten cierń. Taki obraz, takiego rodzaju doświadczenia apostoła Pawła mamy tutaj w tym siódmym wersecie. Teraz o co chodzi z tym cierniem? Do końca na 100% nie wiemy. Są takie dwie szkoły. Jedna, że to jest cierpienie fizyczne. I wiemy z listu do Galacjan, że apostoł Paweł miał problem z oczami. Miał problem z oczami. Co ciekawe, te oczy mu wysiadły tak naprawdę po raz pierwszy w taki mocny sposób, kiedy pierwszy raz spotkał Jezusa. Ale gdybyśmy tak na chwilę popatrzyli w Galacjan 4 rozdział, to zobaczcie, że kiedy pisze tutaj o tym, że Galacjanie mu naprawdę chcieli służyć, kiedy opisuje ten moment, kiedy oni byli jeszcze po jego stronie, kiedy go kochali, kiedy szanowali go, to opisuje to w taki sposób. 4 rozdział, 13 werset. Wiecie przecież, że z powodu choroby ciała zwiastowałem wam za pierwszym razem Ewangelię. I potem 15 werset. Albowiem daję wam świadectwo, że gdyby to było możliwe, wyłupilibyście sobie oczy i mnie je oddali. Dlaczego mieliby wyłupywać sobie oczy i oddawać je Pawłowi? Żeby mu dać czegoś, czego mu brakuje, tak? Żeby mu służyć. Najwyraźniej te oczy albo go bolały, albo słabo widział. No ciężko powiedzieć jednoznacznie, ale tak prawdopodobnie, ale prawdopodobnie miał problemy z oczami, tym bardziej, że dalej w 6 rozdziale, 11 wersecie pisze: patrzcie, jak wielkimi literami własnoręcznie do was napisałem. Nie sądzę, że apostoł Paweł nie umiał pisać sam siebie małymi literami. Myślę, że wielkimi literami napisał dlatego, że po prostu miał problemy z oczami. A więc prawdopodobnie apostoł Paweł cierpiał. Może mało widział, może dodatkowo te oczy bolały. I to jest pierwsza interpretacja, że ten cierń był jakimś bólem fizycznym, czymś, czego nie był w stanie, pomimo tego, że innych uzdrawiał, sam nie był w stanie w swoim życiu zmienić. A druga interpretacja, taka bardziej powiedzmy związana z duchowością, z charakterem, to jego wstyd. Nie wiemy do końca, z czym się zmagał apostoł Paweł, ale się zmagał. Rzymian 7 rozdział, 23 werset, w zasadzie końcówka tego 7 rozdziału mówi o tym, że doświadczał.
Doświadczał tego, że ciągle nie mógł tej swojej woli podporządkować tak, jakby chciał Panu Jezusowi. 22 werset 7 rozdziału. Według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w prawie Bożym, ale w członkach swoich dostrzegam inne prawo, które walczę przeciwko prawu uznanemu przez mój rozum. Bierze mnie w niewolę prawa grzechu, który jest w członkach moich. Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Krzyczy apostoł Paweł. Nie wiem, co to było, ale to było coś, czego faktycznie bolało. To było coś, czego faktycznie doświadczał z wstydem, ze smutkiem. Żadnych pozytywnych emocji to w nim nie wywierało. Niektórzy mówią, że to jest opis życia apostoła Pawła przed nawróceniem. Teraz nie chcę w to wchodzić, bo to jest poważne pytanie i długie. Wydaje mi się, że to jest ciągle doświadczenie, którego przynajmniej od czasu do czasu apostoł Paweł doświadcza. Mówi o czymś, co nie jest tylko przeszłością, ale mówi o czymś, co jest jego bólem. Również między, co jakiś czas przynajmniej, w tej teraźniejszości, kiedy pisze do Rzymian. To Bóg wbił ten cierń. To jest w ogóle ciekawe, żeby zwrócić uwagę, jak apostoł Paweł o tym mówi. Skąd on się wziął? Skąd ten ból się wziął w jego życiu? Od Boga. Dziwne stwierdzenie, bardzo dziwne stwierdzenie. Niektórzy mówią, no jak to może być od Boga? Nie wiem, apostoł Paweł mówi, że tak jest. Więcej, to posłaniec szatana. Co to oznacza posłaniec szatana? Strasznie dziwne stwierdzenie. Wbity został cierń w ciało moje, jakby posłaniec szatana, by mnie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. Przypomina mi się ta sytuacja, kiedy w księdze Zachariasza mamy, nie wiem, czy pamiętacie, taki obraz arcykapłana Jozuego. Kim był arcykapłan? Jest trzeci rozdział. Możecie później zobaczyć w księdze Zachariasza. Arcykapłan to był człowiek, który miał być najlepszym z wszystkich możliwych ludzi, bo miał stawać i reprezentować ludzi przed Bogiem. I czytamy w tym trzecim rozdziale, trzecim wersecie, że stoi odziany w brudne szaty przed Bogiem. Te brudne szaty mówią o jego grzechu, a obok stoi szatan, który go oskarża. I znowu myślę sobie, że jeśli do tego obrazu nawiązuje tutaj apostoł Paweł, to posłaniec szatana, ja to rozumiem w taki sposób, że to jest nieustanny powód dla słusznych oskarżeń, albo innymi słowy można powiedzieć nieustanne przypominanie słabości. Coś, co nieustannie apostołowi Pawłowi przypomina, że nie jest tak dobry, tak doskonały, jakby chciał być. Taki posłaniec szatana, który mówi mu cały czas: jesteś do niczego, nie radzisz sobie, nie wychodzi ci, nie potrafisz sobie z tym, nie potrafisz się z tym uporać. Taki posłaniec szatana, który cały czas uporczywie mu przypomina o tym, że nie jest taki, jaki chciałby być. I dalej jest powiedziane, że ten posłaniec szatana go policzkuje. Co to znaczy policzkować? Czy ktoś z was kiedyś dostał policzek? Myślę, że nawet spróbujmy sobie to wyobrazić. Czym jest policzek? Policzek to jest zniewaga. To nie chodzi o to, że doświadczam jakiejś siły, że ktoś mnie wali po głowie, nie wiem, kamieniem. Ale to jest policzek. To jest coś, co powoduje mój wstyd, we mnie wstyd. To jest coś, z czym sobie nie radzę. To jest coś bardzo, bardzo przykrego. I apostoł Paweł mówi, że coś takiego jest doświadczeniem jego w życiu. Dlaczego? I to jest też ciekawe. Abym się zbytnio nie wynosił. Abym się zbytnio nie wynosił. I to jest jego wniosek. On mówi: doświadczam tak wielkich rzeczy Bożych. Jestem tak wielkim apostołem. Ale jednocześnie doświadczam czegoś, co mnie policzkuje. Doświadczam czegoś, co przypomina mi o tym, że nie jestem taki doskonały, nie jestem taki wspaniały, nie jestem taki, wiecie, nie jestem skończonym doskonałością chodzącą po tej ziemi, nie. Ten posłaniec szatana policzkuje mnie, abym się zbytnio nie wynosił. Czy to jest pocieszające, że coś takiego może spotykać, skoro apostoła Pawła spotkało, to myślę, że zgodzimy się, że i nas może spotykać. Czy to jest pocieszające, słuchajcie?
No mnie to nie pociesza. Myślę, że apostoła Pawła też to nie pocieszało. Ale z drugiej strony był na tyle dojrzały, że był w stanie to przyjąć, powiedzieć, abym się zbytnio nie wynosił, abym nie popadł w pychę. Bóg tak to zaplanował, że coś takiego również mi w moim życiu towarzyszy. To nie jest, słuchajcie, prawda, to nie jest prawda podnosząca nas do góry, ale to jest prawda, która przynajmniej tłumaczy nam pewne zjawiska czy pewne doświadczenia w naszym życiu. Ale to nie koniec. 8 werset. W tej sprawie 3 razy prosiłem Pana, aby On odstąpił ode mnie. 3 razy prosił Pana, żeby Go uwolnił od tego. I myślę sobie, że ten 8 werset jest wielką zachętą, że wolno nam prosić i powinniśmy prosić. Ale jednocześnie zwróćmy uwagę na 9 werset. Czy Bóg mu odpowiedział, tak, odstąpię? No nie odpowiedział mu w ten sposób. 9 werset mówi, lecz powiedział do mnie, dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Dosyć masz, gdy masz łaskę moją. Tak mu Bóg odpowiedział. On 3 razy prosił, Boże, uwolnij mnie od tego zawstydzającego doświadczenia. Uwolnij mnie od tego bólu, czy to fizycznego, z którym sobie nie mogę poradzić, czy jakiegoś psychicznego. Uwolnij mnie od tego, proszę, wiem, że możesz. I Bóg mówi, nie mówi, nie mogę. Nie mówi, ale mówi tak, dosyć masz, gdy masz łaskę moją. Dosyć masz, gdy masz łaskę moją. Co to znaczy? Dosyć to znaczy wystarczająco. Zgodzicie się? Masz dość, masz wystarczająco, gdy masz łaskę moją. Ale jaką łaskę? Myślę, że nie chodzi o łaskę uwolnienia od tego czegoś, bo gdyby tak było, to by Bóg mu po prostu tą łaskę dał, by go uwolnił. Innymi słowy, chodzi o tą łaskę, którą ma niezależnie od tego, czy zostanie uwolniony od tego ciernia, który go tak bardzo uwiera. Innymi słowy, Bóg mówi tak. To wszystko, co ci daję w Chrystusie, obecność Ducha Świętego, to, że możesz żyć dla mnie, pomimo tego ciernia jest zupełnie wystarczające dla ciebie. Jest zupełnie wystarczające dla ciebie. Więcej jest powiedziane, pełnia mojej mocy okazuje się w słabości. Pełnia mojej mocy, słuchajcie, pełnia mojej mocy, z czym nam się pełnia mocy kojarzy? Z takim, jakimś można powiedzieć, no nie wiem, nawróceniem 1000 osób. Z jakimś cudownym cudem uzdrowienia. Z takimi chwilami, kiedy ta chwała narzuca nam się, jest widoczna, jest wyraźna. Wszyscy ją widzą. A Bóg mówi do Pawła, pełnia mojej mocy właśnie w czym się przejawia? W tym, że ci nie daję tego uwolnienia. Pełnia mojej mocy się przejawia w tym, że umiesz docenić moją łaskę właśnie w kontekście tego cierpienia, właśnie w kontekście tego ciernia. Że umiesz docenić to, co masz w Chrystusie, pomimo tego, że cię nie ratuje od tego, co cię tak bardzo uwiera. Właśnie w tym pełnia mojej mocy okazuje się najbardziej. Chciałbym nas zachęcić do tego, żeby się uczciwie, szczerze pomodlić do Boga. Boże, pokaż mi, że pełnia Twojej mocy ujawnia się właśnie w tym. Jeśli przechodzi przez jakiś trud, coś, co Cię zawstydza, co jest dla Ciebie przykre, smutne, to chciałbym, żebyś się modlił bądź modliła, Panie Boże, naucz mnie tego. Daj mi wiarę w to, że pełnia Twojej mocy okazuje się właśnie w mojej słabości. Właśnie w tym, że to znoszę. Właśnie w tym, że pomimo tego, że zewnętrznie się nic nie dzieje, ja potrafię docenić to, co mam w Tobie. Potrafię się cieszyć tym, co mam w Tobie. Pomimo tego bólu. I myślę, że to nie jest proste, ale z drugiej strony spójrzcie na to w taki sposób. Czy nie jest większym świadectwem człowiek, który potrafi z wdzięcznością, z wiernością dla Boga znosić ból, niż człowiek, który po prostu zawsze od tego bólu jest uwalniany przez Boga? Jak myślicie? A myślę, że to jest wielkie świadectwo. To jest wielkie świadectwo dla ludzi wokół, ale to jest również i coś, co nas wzmacnia wewnętrznie, że pomimo trudu, pomimo bólu jestem wierny, kocham Pana Boga,
Jestem wdzięczny za przebaczenie grzechów. Jestem wdzięczny za to, co mi daje zrobić. Jestem za to wszystko wdzięczny, pomimo tego, co jest dla mnie trudne i co jest dla mnie przykre. I co ciekawe, ten koniec 9 wersetu jest taki: najchętniej więc chlubić się będę słabościami. To już jest komentarz apostoła Pawła. Skoro tak jest, skoro pełnia mojej mocy, skoro spełnia Bożej mocy, okazuje się słabości, to co mówi apostoł Paweł? Mówi strasznie trudne słowa, których ja nie jestem gotowy, żeby tak powiedzieć. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. To Panie Boże, to daj mi. Daj mi cokolwiek zechcesz, żeby ta moc Chrystusowa się u mnie, w moim życiu ujawniła. Podsumowując, to wszystko, co powiedziałem, to z tego wynika. Po pierwsze, bezradność nie jest dowodem słabej wiary. To, że spotykają się takie chwile, kiedy czujesz się bezradny, nie dowodzi tego, że jesteś człowiekiem słabej wiary. Przeciwnie, ja myślę, że Bóg chce, przynajmniej od czasu do czasu, abyśmy takich chwil doświadczali, dlatego że właśnie w takich chwilach ujawnia się Jego moc. Właśnie w takich chwilach ujawnia się Jego moc. A więc nie czuj się zniechęcony, nie czuj się zdołowany tym, że takich rzeczy doświadczasz. Po drugie, w bezradności Bóg mówi: będę z tobą. Będę z tobą. I chciałbym cię przestrzec, żebyś nie robił tego, co robił Achaz. Czyli żebyś nie oddawał kontroli swojego nad swoim życiem ludziom, którzy są niegodziwi, którzy są grzeszni. To jest pewna pokusa. Po prostu niech ktoś się tym za mnie zajmie. Ale to nie jest dobre. To nie jest dobre. To wiąże się z wielkim ryzykiem w twoim życiu. Nie bądź takim człowiekiem. Po trzecie, módl się o uwolnienie, masz do tego prawo. Módl się o uwolnienie, masz do tego prawo, tak jak apostoł Paweł. I na szczęście mamy w Biblii mnóstwo fragmentów, które nam pokazują, że Bóg odpowiada na tą modlitwę. Bóg bardzo często na tą modlitwę odpowiada i mamy prawo się modlić. Ale po czwarte, jeśli Bóg nie odpowie, to najwyraźniej chce, abyś uwielbił Go przez docenienie Jego łaski właśnie w znoszeniu tego bólu, tego wstydu, tego trudu, który Tobie daje. I zakończę taką myślą. Gdyby było tak, że Bóg zawsze daje nam to, czego chcemy, to ostatecznie wiara w Boga byłaby po prostu opłacalna. A myślę sobie, że jest coś szczególnego w tym Bożym działaniu, że Bóg tak nas potrafi w środku poukładać, że nawet wtedy, kiedy nie otrzymujemy tego, czego tak bardzo chcemy, potrafimy Go kochać. I taka miłość, taka wiara, myślę, że jest szczególna, jest bardziej szlachetna, jest bardziej wartościowa i myślę sobie, że jest to szczególna łaska i w taki sposób powinniśmy to traktować. Amen. Powstańmy i pomódlmy się.